Cześć, witamy Was z Mariny AZS Galion w Górkach Zachodnich, gdzie już za niecały miesiąc odbędą się 16 regaty LOTOS Nordka Gdańsk. Najdłuższe regaty w Polsce potrwają 17 dni. Ja nazywam się Stanisław Konarzewski, dołączyłem do medialnego teamu LOTOS Nordka Gdańsk. Ze mną jest Michał Korneszczuk, który Cześć, jest. Witam Was. Tak, który. Powodował, że wszyscy możemy się pościgać na tej wielkiej imprezie. Michał, mam do Ciebie kilka pytań odnośnie imprezy. Po pierwsze, jak to możliwe, że już od 16 lat starasz się zaprosić wszystkich praktycznie żeglarzy z każdej klasy, w każdym wieku, żeby ścigali się w tym wspaniałym miejscu w Polsce, jakim są Górki Zachodnie? W ogóle świetne pytania, muszę powiedzieć, Saru. I myślę, że odpowiedź będzie dosyć długa, bo to się wiąże kilka różnych rzeczy, kilka aspektów. Po pierwsze, lubię żeglarstwo, lubię pływać na różnych łódkach. I ludzie różnie pływają na różnych łódkach. Lubię się też ścigać, a robimy regaty, więc wszyscy się ścigają. Kocham Górki Zachodnie i to wszystko powoduje, że fajnie się po prostu w cudzysłowie te regaty robi. I myślę, że to jest taka główna motywacja do tego, czemu tak długo robimy, czemu w ogóle zaczęliśmy robić i czemu, że tak naprawdę można powiedzieć, z pewnym powodzeniem te regaty robimy, tak? No bo bardzo dużo zawodników do nas przyjeżdża i myślę, że to jest najlepszy i najważniejszy wyznacznik tego, że jednak coś nam się udaje dobrze robić. Wspomniałeś, że sam się ścigasz. Może opowiedziałbyś nam o swojej łódce. Jest to z pewnością bardzo ciekawa klasa. Ćma, ale myślę, że Michał wyjaśni lepiej, na czym się ściga. To jest dobrze słowo ściga, bo zacząłem przygodę z ćmą w zeszłym roku. Udało mi się być do tej pory na dwóch regatach, raz w Austrii, mistrzostwach Austrii, raz w Włoszech. Teraz się wybieram podobnie do Włoch, na Mistrzostwa Włoch, na trzeci inny event. No jest to szalenie skomplikowana łódka i ten proces uczenia się i poznawania tej łódki trwa i tak naprawdę jak się obserwuje zawodników, którzy dużo dłużej pływają, oni sami też mówią, że cały czas się czegoś uczą. Także myślę, że ten proces uczenia się na żeglowanie na ćmie czy latania na ćmie jest niekończący się, ale to nie jest jedyna łódka, na której pływa. Bo też mam przyjemność pływać w teamie Cerfas na klasie 70. Też dużo pływamy we Włoszech, planujemy też start w Mistrzostwach Europy w Danii, w Kopenhadze w tym roku. Też dołączyłem na zaproszenie Mateusza Kosierewicza do teamu SSL, do Star Series League, gdzie w tym roku mamy przyjemność rozegrać test event w Szwajcarii. Ja akurat nie inspiruję do teamu tego na wodzie, ale pomagam, że tak powiem, złożyć team do grupy, więc to też jest pewna przyjemność, że ten team żeglarski powstaje i mamy przyjemność pracować z absolutnie najlepszymi żeglarzami w Polsce. Także jak widzicie, regaty Nordka w Gdańsk nie są organizowane przez kogoś, kto sam żeglarstwa nie lubi, czy chce tylko zrobić jakiś medialny szum. My po prostu wszyscy kochamy żeglarstwo, zarówno Michał, jak i ja również żegluję na laserze podczas całego sezonu, czy także ścigam się na bardzo szybkich bojerach. Więc przyjeżdżajcie do nas na regaty Nordka w Gdańsk, na LOTOS Nordka w Gdańsk, na jakiejkolwiek klasie wam pasuje, bo jest ich mnóstwo. Ale jeszcze się tylko wtrącę, Stachu, bo tak naprawdę regaty LOTOS Nordka w Gdańsk to nie tylko ja i nie wiem, sędzia główny, ale przy regatach pracuje co roku około 50 osób. Sam team sędziów to jest ponad 20 osób, zaczynając od Tomka Sabukinasa, który jest naszym sędzią głównym, czy Darek Juszczak, który będzie w tym roku przewodniczącym zespołu protestowego i wiele, wiele innych osób, ale też mamy całą ekipę tutaj właśnie z AZS Galion, zaczynając od dyrektora ośrodka Rafała Zakrzewskiego, ale też nawet kończąc na bosmanach, którzy pomagają stawić wózki przy skipowaniu i tak dalej. Także to jest duże przedsięwzięcie i wszyscy to robimy, można powiedzieć, też z pasją. Tak, jak na pewno da się zauważyć, że wszystkich nas ta pasja łączy.
Cały czas też poszukujemy osób, które z nami chciałyby współpracować, chciałyby współtworzyć Nordkap Gdańsk, bo tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, Nordkap Gdańsk, Lotos Nordkap Gdańsk to nie są jedynie łódki, to nie są jedynie zawodnicy, ale to są może przede wszystkim osoby, które stoją za tym, czyli sędziowie, czyli wolontariusze, czyli osoby z teamu medialnego. Tak. Także jeśli chcecie razem z nami współtworzyć Lotos Nordkap Gdańsk, to dawajcie nam znać. Bądźcie z nami w kontakcie. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia w AZS Galion Gdańsk. Cześć.